Wyobraźmy sobie dość dużą i przede wszystkim masywną chmurę wodoru. Obłok taki z czasem, dzięki oddziaływaniu grawitacyjnemu, zacznie zapadać się do środka swojej masy. Każda cząstka, każda cząstka zacznie poruszać się i zapadać do środka. Gdy taka chmura zaczyna się zagęszczać, atomy zaczynają się zderzać ze sobą i oddziaływać. Są one coraz bliżej siebie, zderzają się coraz szybciej, tak więc temperatura temperatura tego obłoku bardzo bardzo szybko rośnie. Obłok tak bardzo zagęszcza się, że temperatura tutaj wzrasta do około wzrasta do około 10 milionów Kelwinów. 10 milionów Kelwinów ogromna temperatura. Zanim przejdę dalej, to narysuję model atomu wodoru. Tak dla przypomnienia: w skład najprostszego atomu, czyli atomu wodoru, wchodzi proton dodatnio naładowany i elektron, który jest ujemnie naładowany. Jądro atomu wodoru stanowi właśnie proton i to na nim się głównie skupimy, na jądrze atomowym. Gdy weźmiemy dwa jądra atomu wodoru, czyli dwa protony i zbliżymy je do siebie, to zaczną się one odpychać. Nic z tym dziwnego, prawda? Mają przecież jednoimienne ładunki, a takie ładunki, jak wiemy, zawsze się odpychają. Takie oddziaływanie nazywa się oddziaływaniem kulombowskim. Jednak w tak gorącym obłoku protony zbliżają się do siebie, nad oddziaływaniem kulombowskim zaczynają przeważać oddziaływania jądrowe i dochodzi do ciekawego zjawiska reakcji termojądrowej. Polega ona na połączeniu dwóch jąder atomowych w jedno jądro nowego izotopu. Gdy połączymy dwa jądra atomu wodoru, czyli naszego H1, gdzie górna liczba oznacza liczbę wszystkich nukleonów w jądrze, a dolna liczbę protonów. Gdy połączymy dwa takie wodory, otrzymamy cięższy izotop wodoru, składający się z jednego protonu i jednego neutronu. Ten izotop nazywa się Deuterem. Ma oznaczenie 2 i 1, gdzie 1 oznacza właśnie ten proton, a 2 oznacza, że wiąże znajdują się dwa nukleony, czyli proton i neutron. Jednak tutaj produkt tej reakcji ma masę mniejszą od sumy mas poszczególnych składników. Nazywamy to deficytem masy. Z tego deficytu powstaje energia zgodnie ze znanym. Przez wszystkich wzorem. Bierze się z tego wzoru. E równa się mc kwadrat, Także masa została tutaj przekształcona na energię. Tak więc dostaliśmy deuter, a masa została przekształcona na energię. Warto wspomnieć, że deficyt masy jest niewielki. Ale energia, która już z niego pochodzi, która jest z niego wydzielona, jest już całkiem spora. Energia ta stabilizuje od wewnątrz taki układ, przeciwstawiając się sile grawitacji i nie dopuszczając do kolapsu, czyli zapadnięcia się ciała. Jednak to dopiero pierwszy etap reakcji. W jądrze dochodzi następnie do syntezy, w wyniku której. Ze zwykłego wodoru otrzymujemy deuter. Później w wyniku innych reakcji otrzymujemy hel. Taki izotop helu o znaczeniach 4 i 2, co oznacza, że w jądrze znajdują się dwa protony i dwa neutrony. Nie będziemy już wchodzić w szczegóły tej reakcji, ale tutaj też powstaje deficyt masy który zostaje również przekształcony w ogromną ilość energii podtrzymującej właśnie nowo powstałą gwiazdę ciągu głównego. Nasze Słońce na przykład jest gwiazdą ciągu głównego, ale o tym następnym razem. No tak, ale co się dzieje, gdy obłok ma po prostu zbyt małą masę? Są takie obłoki, które są minimalnie zbyt lekkie, zbyt mało masywne, aby przekroczyć pewien próg. I nie ma tam wystarczających warunków, nie ma tam temperatury ani ciśnienia, aby zapoczątkować reakcję. Dla przykładu, jowisz, planeta gazowa składa się w dużej części też z wodoru, ale nie dochodzi w nim do reakcji termojądrowej, dlatego że on jest zbyt mało masywny. Jeszcze inna sytuacja jest, gdy masa jest o wiele, wiele wyższa od masy progowej, to do reakcji termojądrowej dochodzi wtedy bardzo szybko. Jednak to wszystko, to wszystko tutaj to ogólna teoria tego, jak we wszechświecie rodzą się gwiazdy i dlaczego nie zapadają się w sobie. Tak też powstało nasze Słońce.